Cześć kochani, z tej strony Klaudia Cukier-Puder. Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam kosmetyki z drogerii Pigment, na które koniecznie musicie zwrócić swoją uwagę już w najbliższy piątek, czyli w Black Friday. Zaczynam od koncentratu marki Polny Warkocz i jest to produkt do demakijażu, który już powinniście dobrze znać z mojego filmu o prawidłowym demakijażu. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, nie widziałyście, to koniecznie nadróbcie zaległości, bo Wasza skóra będzie Wam za to bardzo wdzięczna. Tam więcej o tym kosmetyku. Kolejny kosmetyk, którego nie mogło tutaj zabraknąć, to oczywiście wychwalany przeze mnie kolejny koncentrat, ale tym razem jest to krem pod oczy z marki The Alchemy. Jest to produkt, który bardzo, bardzo mocno regeneruje skórę i przede wszystkim działa na wygładzenie linii zmarszczek, więc ja bym go rekomendowała osobom w okolicy 30 roku życia i wzwyż. Ja na przykład u siebie jakiś czas temu zauważyłam już drobne linie i pomyślałam sobie, że trzeba wprowadzić coś mocniejszego. No i dlatego rozpoczęłam kurację tym kremem i jestem z niego bardzo zadowolona, więc myślę, że jest to też fajna opcja na prezent dla mamy, dla siostry, czy chociażby dla nas samych, bo wiadomo, że prezenty, które robimy sobie sami, są zawsze trafione. Postanowiłam w tym filmie przypomnieć Wam również o świecach Yankee Candle, które kiedyś były tak bardzo modne na YouTubie i często się przewijały w filmach. I ja już dawno nie korzystałam ze świec Yankee Candle, ale przypomniałam sobie o nich, przypomniałam sobie o ich uroku i o tym, jak wspaniale potrafią zapachem wypełnić całe pomieszczenie. I zapach, który gorąco Wam polecam, to jest bób tonka w połączeniu z dynią. To jest taki zapach kremowy, słodki, jesienny, trochę korzenny. Ja go bardzo uwielbiam. No uwielbiam go, dlatego też dodałam bardzo, no bo tutaj chciałam wzmocnić te emocje. I co jest super, mamy tutaj wieczko, które służy również za podstawkę i nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniła się szata graficzna i wygląd tych świec i teraz jest taki bardziej stylowy, designerski, bardzo mi się podoba osobiście i świece Yankee Candle będziecie mogli dorwać w bardzo dobrych cenach, dlatego warto na nie zwrócić uwagę. Mam tu jeszcze jeden zapach, totalnie inny. I w dużej wersji, ja swoją drogą żałuję, że tego nie zamówiłam w dużej wersji, będę musiała to zrobić, bo mam już połowę i na pewno będę chciała do niego wrócić. A ten drugi zapach to gruszka i herbata i on już jest taki bardziej specyficzny, bardzo nieoczywisty, ciekawy. Powiedziałabym, że to jest coś dla koneserów zapachów, bo ta gruszka daje tylko delikatną słodycz, ale on jest bardziej wytrawny, bardziej korzenny. Są tutaj w nutach też ziarna wanilii, ale to jest zapach, który musicie sprawdzić i powąchać, jeżeli nie możecie go sobie wyobrazić, nie możecie go kupić w ciemno. Czas, kochani, na śmieszną anegdotkę. Ja zamówiłam kolejny peeling do ciała do przetestowania, bo peelingi z Hagi już mi się skończyły. Swoją drogą też je gorąco polecam, są wspaniałe. I zamówiłam peeling, skrab cukrowy z marki Clochy. Jest to skrab, który pachnie obłędnie. Jeśli kochacie mango, to będziecie zachwyceni. Skrab jest bardzo taki treściwy, odżywczy. Ja przetestowałam opcję, można go stosować albo na mokrą skórę, albo na suchą i powiem Wam, że o wiele bardziej sprawdza się na suchej skórze, tylko do spłukania i po prostu mamy gotowe ciało, nawilżone, natłuszczone, ale dość mocno natłuszczone i poleciłabym go osobom, które mają bardzo duży problem z suchą skórą. Jeśli czujecie, że na Waszych nogach chociażby totalnie nie ma warstwy lipidowej, ja tak mam szczególnie w okresie jesienno-zimowym, to jest idealne rozwiązanie, bo ten peeling tak odżywia i tak nawilża, ale zostawia dość tłusty film. I dla kobiet, które nie mają włosów na nogach, jest to świetne rozwiązanie. Ale niestety nie dla mężczyzn. I tutaj InstaHusband jakiś czas temu postanowił przetestować ten skrab pod prysznicem jeszcze na mokrą skórę, na mokrą nogę owłosioną. I nie chcecie wiedzieć, jakie przekleństwa leciały spod prysznica. Nie będę ich tutaj powtarzać, przytaczać, ale było ostro. Także nie polecam tego peelingu osobom mocno owłosionym, ponieważ to, co się dzieje na... Łukasz tu siedzi, mnie słuchajcie, już się śmieje. To, co się dzieje, to jest tragedia, ale...
No niestety, panowie, ten skrab nie jest dla Was, ale panie z gładkimi nogami, które chcą poczuć komfort, nawilżenie i gładką skórę, jak najbardziej polecam, bo jest genialny. Jeśli jesteśmy już przy peelingach, to mam też peeling marki Mokosz. Jest to peeling jagodowo-różany, mechaniczny. Ja bardzo dawno nie używałam peelingów mechanicznych do twarzy, bo zazwyczaj wybieram kwasy, wybieram te peelingi enzymatyczne ze względu na moją wrażliwą skórę, ale miałam ochotę po prostu na taki peeling, wiecie, który mi zetrze ten naskórek, ale jednocześnie nie będzie jakiś taki bardzo ostry, mocny. I jestem zadowolona z tego peelingu, bo jest i fajnie złuszcza, i jest jednocześnie delikatny, ale uważam na policzki, raczej stosuję go do strefy T. Pięknie pachnie i co zauważyłam, jest ultra wydajny, więc serdecznie polecam. O tym kosmetyku już mówiłam, kolejny raz przypominam film o prawidłowym demakijażu. Kto nie widział, niech obejrzy i niech powie, czy robi to dobrze, czy dopiero zacznie to robić dobrze. To jest tonik od The Alchemy, tonik na bazie wody z róży damasceńskiej, który bardzo fajnie skórę nawilża, regeneruje, jest to świetne przygotowanie pod krem, pod makijaż, można sobie w ciągu dnia z nim spryskać skórę, także ma wiele zastosowań. Uwielbiam ten tonik, dlatego też postanowiłam przypomnieć Wam o nim również w tym filmie. Ponieważ o marce Clochy słyszałam masę pozytywnych recenzji, pozytywnych słów, postanowiłam też, że przetestuję produkty z tej marki. Oprócz tego skrabu do ciała zamówiłam krem do twarzy i kremy pod oczy, o których zaraz powiem. I to jest krem, który idealny będzie dla cery mieszanej i tłustej, czyli teoretycznie nie dla mnie. Ja go lubię wykorzystywać na strefie T, tutaj gdzie się szybciej i mocniej świecę w ciągu dnia, bo on jest taki, że fajnie nawilża skórę, ale bardzo szybko się wchłania i nie pozostaje ta warstwa na skórze, więc jeżeli Wy na przykład nie lubicie stosować kremu pod makijaż i tego nie robicie, i nawet mi o tym nie mówcie, że tego nie robicie, bo mnie zaraz coś trafi, bo tak nie można i tak nie róbcie, zacznijcie stosować kremy i zacznijcie od czegoś takiego, czego nie będziecie czuć na twarzy, ale ja przynajmniej będę wiedziała, że Wasza skóra jest nawilżana. To jest bardzo dobry produkt i mało tego, ma pompkę, więc aplikacja jest higieniczna i nie zużywamy, nie wyrzucamy nadmiaru, bo pompujemy sobie dozę, która jest potrzebna nam pod make-up, odpowiednią ilość po prostu. I czas na dwa wspaniałe odkrycia pod oczy, i to też jest właśnie marka Clochy. Mam tutaj krem maskę i to jest coś, czego brakowało mi przy pielęgnacji tylko i wyłącznie tym koncentratem od The Alchemy, bo on nie daje aż tak mocnego nawilżenia, on daje bardziej wygładzenie, a tutaj mamy coś, co po prostu otula tą skórę, ale daje mocny zastrzyk nawilżenia plus jeszcze wygładzenie. I ja uwielbiam to stosować właśnie grubszą warstwą, kiedy mam dzień taki bez makijażu, na przykład wybieram się gdzieś w trasę, będę w samochodzie kilka godzin, to po prostu z wielką przyjemnością nakładam sobie to na okolice oka. I to jest tak miłe, relaksujące i widzę, że ta skóra jest wygładzona, nawilżona. Wygląda rewelacyjnie, więc to bym poleciła też osobom plus minus 30 i w górę. A jeżeli na przykład chciałybyście zacząć stosować kremy pod oczy, bo się zaczęłyście interesować tematem pielęgnacji i już się przejmujecie tym, co będzie za parę lat, myślę, że tak 20 plus to spokojnie już można się tym zainteresować. Krem rozświetlająco, taki energetyzujący, nawilżający, lekki, który utrzyma Wam skórę w fajnej kondycji, który sprawi, że też korektor będzie ładniej wyglądał w ciągu dnia. To właśnie ta wersja. Ja sobie teraz używam tych trzech kremów naraz, w zależności od tego, jak wygląda moja skóra, w jakiej jest kondycji, czy mam większe cienie pod oczami. Wtedy sobie właśnie ten wybieram i najczęściej jego używam na dzień pod makijaż, ale te kremy są po prostu rewelacyjne i gorąco Wam je polecam. Kochani, na koniec przygotowałam dla Was jeszcze niespodziankę. Spośród komentarzy wybiorę dwie osoby, do których powędrują zestawy prezentowe od Semilac. Albo zestaw pielęgnacyjny z kremem do rąk, z peelingiem i z olejkiem, albo zestaw kolorowy z hybrydami, więc nie zapomnijcie dopisać w komentarzu, jaki zestaw chciałybyście dostać. A ja jeszcze dodam tylko, że jeżeli mnie wspieracie, lubicie, chcecie mnie oglądać, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, będzie to dla mnie motywacja do jeszcze cięższej pracy, do nagrywania dla Was jeszcze częściej. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!